Małego Cornela zna już prawie cała Polska. Zbiórka funduszy na leczenie chłopca w Stanach Zjednoczonych toczy się na ogromną skalę. Dzięki pomocy ludzi o dobrych sercach udało się już zebrać ponad 1 100 000 złotych. Ale akcja wciąż trwa, bo leczenie w USA to koszt 1 800 000. Z pomocą ruszają więc uczniowie ZSP numer 1. Bardzo serdecznie zapraszam na najstarszą kościerską tradycję kulturalną, która organizowana jest dzięki siostrom niepokalankom od wielu lat, od wielu generacji w Kościerzynie. Są to Jasełka. Państwo doskonale wiecie, że ta idea przyświecała naszym ojcom, a nawet naszym dziadkom, a dzisiaj młodzi ludzie, którzy związani są ze szkołą numer 6, chcą na rzecz Cornelka przekazać swoje serca i swoje umiejętności aktorskie. Uczniowie przedstawią widowisko bożonarodzeniowe, a kolędy zaśpiewa kościerski chórzeński oraz chór kaszubskiego zespołu pieśni i tańca Kościerzyna. Wszyscy chcemy kolędować i pomóc Cornelkowi. Nie tylko trzymamy kciuki, ale trzymamy także środki finansowe, by wesprzeć tego małego obywatela naszego powiatu i powiedzieć mu, że jesteśmy murem za nim. Zapraszamy do kościerskiej Sokolni w czwartek 12 stycznia o 18:00. Pomóżmy Cornelowi wygrać z rakiem.